Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dobra, na dzień dobry dajcie znać, jak mnie widać, jak mnie słychać. Jestem i działa. Dobra. To jest, wszystko jest. Pięknie, ładnie jest. Dobra. Dobry wieczór, dzień dobry. To mamy ogarnięte. O, mikrofon bliżej będzie, fajnie słychać. Witam i ja, witam Andrzeju, witam Pawle. Cześć Krzysztof, cześć Łukasz. Elegancko. Dobra, jest w porządeczku, tak? W porządeczku, więc witam wszystkich serdecznie. Być może na pierwszej takiej transmisji w Polsce, gdzie będziemy od A do Z pokazywać wam, czyli będę pokazywał wam, jak obrabiam swój repertuar, jak na nim pracuję. No lekkie szumy z racji tego, że mam mikrofon dzisiaj podłączony taki na główny, no nie jest to zawodowej klasy sprzęt, ale myślę, że będzie wyraźnie słychać. Co do muzyki, to myślę, że będzie słychać bardzo fajnie, wyraźnie, zaraz sobie sprawdzimy. Zagram jeden numerek na rozgrzewkę, zaczynamy repertuar od A. Tutaj mamy kamerę, dzisiaj mamy kamerę taką z widokiem na mnie, mamy kamerę z widokiem na klawiaturę i mamy kamerę z widokiem na ekran instrumentu. Tutaj będziecie widzieli wszelakie funkcje, jakie edytuję. Dajcie znać, czy ten ekran widać wyraźnie. Ja sobie też odpalę komórę, żebym widział, co się tutaj dzieje. A już proszę bardzo, już piszecie. Dobra. Tu jest, tak, piszą, czy za chwilę będzie live, jest live, tak jest. Trójeczka, czwóreczka i piąteczka, dobra. Ja już sobie ogarniam jeszcze komentarze, bo widzę, że pisaliście. Mamy opóźnienie, tak, mamy delikatne opóźnienie, będzie później w sieci. Wiesz co, Henryku, nie wiem, czy będzie w sieci, to znaczy Henryk nie ogląda, ale nie wiem, czy będzie w sieci, zobaczymy, bo na YouTube staram się wrzucać takie bardziej skondensowane tematy. Natomiast myślę, że wrzucimy to. Jaki ty ładny jesteś. Dzięki, Marku. Dzięki, dobra. To jest, słuchajcie, ja wam powiem, witam was serdecznie raz jeszcze. Ja lecę z tematem. Słuchajcie, transmisja będzie wyglądała w następujący sposób. Ja będę dzisiaj obrabiał swój repertuar, bo przychodzi grudzień, Sylwestra mamy niedługo. Ja obiecałem sobie, że przerobię nasz muzyczny repertuar. No, przerobię nas, nawet z ciebie słyszę dobrze. A no coś tam piszczy, faktycznie coś tam piszczy. Wiesz co? To piszczy chyba. Myślę, że to piszczy ten mikrofon i w ogóle pętla masy, którą mam. Mam problem z brakiem uziemienia w domu, to też bardzo fajne, jak wam coś piszczy. Ostatnio pomagałem na grupie klawiszowca jednemu człowiekowi, któremu gdzieś tam podczas nagrywania piszczało, sprzęgało i tak dalej. Okazało się, że po pierwsze mikser jest do bani, po drugie nie ma uziemienia w kontaktach i pętla masy się robi. Ja też nie mam uziemienia, niestety w tym pokoju jest to totalnie zabronione, no ale tak to niestety używam, będę ten prąd przerabiał, żeby to miało wszystko ręce i nogi. Dzisiaj będziemy sobie obrabiać repertuar, mój repertuar, repertuar, na którym śpiewamy, repertuar, na którym zarabiamy pieniądze jako zespół Oasis. I cóż wam mogę powiedzieć, będę wam pokazywał od A do Z po prostu, jak ja to robię, jak to wygląda. Nie będę grał, nie będę wam śpiewał 32 godziny, będę pracował, a wy będziecie mogli oglądać. Tutaj, żebyście też potraktowali to w dobry sposób, tak? Natomiast dodatkowa kwestia jest taka, że odpowiadać wam będę na wszelakie maści pytania, jakie tylko będziecie zadawać. Oczywiście związane z tematem muzycznym, z tematem grania, z tematem instrumentu, jakim jest Genos, czy też SX, Tyrosy, S-klasy i cała reszta muzycznych, yamahowych dyrdymałów. A tymczasem ja sobie pogram, zobaczę, bo na dzień dobry mam utwór taki bardzo stary, klasyczny, przy którym sobie śpiewałem w domu, nazywa się A ja nie chcę czekolady, miałem wtedy lat chyba 6 czy 8, jak mi to ojciec śpiewał. No i tak sobie wrzuciłem do repertuaru, bo okazało się, że całkiem spore grono osób to zna. Z tego, co się orientuję i zawsze mnie przeszkadzało, to jest tutaj chyba za głośno prawa ręka.
Więc tą prawą rękę sobie troszeczkę tutaj ściszymy. Teraz tak, w jaki sposób byśmy mogli to zrobić? OK. Zwołamy sobie naszą registrację. Tutaj mamy taki magiczny suwak od głośności klawiatury. Aktualnie mam go ustawionego na 80. Ja sobie go ustawię na 75 i myślę, że cała robota w tym stylu się tak naprawdę nad tym zakończy. A kolejna kwestia jest taka, że sprawdzimy sobie tekst, jak to wygląda. Kurczę, nie mogę się przyzwyczaić do tej drugiej kamery. Mamy to trójka, czwórka i piątka. Okej. Trójeczka, czwóreczka i piąteczka. Dobra, ściszę sobie klawiaturę. Sprawdzimy sobie od razu, czy moje pedały nożne, które mam, a może gdzieś tutaj będzie widać, proszę bardzo, pod nóżkami tutaj, one mi zmieniają tekst. Widzicie, tekst się przewija, ja mam ręce wolne. Jeszcze raz pokażemy. Tyk, tekst się przewija, a ja mam ręce wolne. No i to jest bardzo fajne podczas śpiewania. Zawsze sprawdzam i ustawiam, czy te przełączniki nożne są skonfigurowane. Lewym zapinam sobie Vocal Harmony. Spójrzcie, tutaj też się przycisk edytuje, zapala. Ok, więc tutaj pedały nożne mam ustawione. Głośność klawiatury troszeczkę sobie zmniejszymy. Wokalizer wyłączymy. Ok, to jest dobrze. Ustawienia wokalizera od razu. Dobra, będzie, myślę, że będzie ok. I sobie takie ustawienie zapisujemy. W jaki sposób? No oczywiście klikamy. Na kamerce nad klawiaturą nie piszczy, jak mówisz. No widzisz, jakaś ciekawostka się tutaj robi. To tak właśnie jest z tymi pętlami masy. Aha, ok. Chyba teraz będzie ok. Dajcie znać, jak mnie słychać teraz. Chyba nie powinno piszczeć. Czekajcie. Sobie zobaczę. Czekajcie. Chyba jest okej już. O! Na pewno jest dobrze, na pewno jest dobrze, super. Przepraszam was za to, co było. To mój nieogar. Mam tutaj też transmitter. Taki przechwytywacz ekranu ale drogo bodajże. Pochodzi chyba z AliExpress, bo rozpada się w rękach. No ale pozwala mi przechwycić mój ekran z Genosa właśnie na. No po prostu na transmisję. Teraz, dobra, teraz jest git. Dobra, nie, no pięknie, dobra, no to jest superowo, dobra, no to lecimy raz jeszcze z tematem, to już mam chyba zapisane, cyk, memory, jedyneczka, file, save, zapisujemy sobie registrację, teksty działają, wszystko działa, pedały działają, aha, nie mogę tolka mieć włączonego i harmonii. No i okej, czyli sync start jeszcze. Marku, gdybyś zrobił to na twista, a to właśnie jest twist. Standardowo, yamahowski twist. Troszeczkę dodałem do tego twista... Nie, sorry, czekaj, to jest mieszanka twista z rock'n'rollem. Ja ten styl przerabiałem i edytowałem. Te gitarki, te zagrywki są z rock'n'rolla, a tam częściowo jest twist. I to też dzięki funkcji assembly, którą sobie ogarnąłem. Dobra, to mamy ogarnięte, lecimy sobie dalej z tematem. Bardzo stary temat.
Okej, tu mamy stare brzmienie piana. Koncert Grand się to nazywa. Czekajcie, piąteczka. Koncert Grand. Tego Koncert Granda sobie zastąpimy nowym fortepianem. Okej, usuniemy te bright belle. Okej, myślę, że takie połączenie mogłoby sobie zostać. Myślę, że jest okej. Głośność w prawej ręki jest chyba okej. Będzie sobie okej. No to dobra, ustawiamy. Ustawiamy teraz. Basik sobie wyłączam, zawsze to bardzo fajne, w ten sposób buduję troszeczkę muzyczne napięcie, nie lecę od razu z całym aranżem od A do Z. Memory, jedyneczka, wokalizer ustawiony, a ja tak czekam, a jeszcze jedna rzecz do sprawdzenia, nie sprawdziłem przełączników nożnych, dobra. Ustawimy sobie tekst i cyk, przełącza się, wokalizer się przełącza. Łapię się na tym, bo jak kliknę sobie przycisk Talk, jak mówię do was, czyli ten, co jest tutaj, i potem go zapiszę w rejestrację, to wczytuję rejestrację i zamiast śpiewać, to będę miał funkcję mowy. Tutaj pojawia się pytanie od kolegi Darka bodajże. Tak? Tak? Nie, od Andrzeja. Andrzejku, jak zbalansować głośność styli? Czy słuchowo, czy może jakaś magia jest? Andrzeju, ja robię to na dwa sposoby. Głównym sposobem jest mój kompresor. Spójrz tutaj. To jest kompresor i ten kompresor pokazuje mi tutaj mniej więcej na fajnym wykresie moją głośność na wyjściu. I ja sobie to tak ustawiam, żeby ten kompresor niedużo mi tego po prostu brzmienia też prasował. Tu możesz zobaczyć od razu podgląd ustawienia tego kompresora. I on tutaj chodzi, zobacz sobie, to po lewej to jest to, co mi ściąga, czyli prasuje, kompresuje, a to po prawej to jest cała głośność stylów. I tak ustawiam style, żeby one raczej chodziły do żółtego, nie pomarańczowo, nie czerwono. Chociaż czasami się zdarzy oczywiście. I tak masz z basem. Tak samo jak zobaczysz sobie fabryczne style, one są czasami w Yamaszce różnej głośności, natomiast zobacz sobie w większości stylów, jak one chodzą na właśnie kompresorze, zobacz. I z gitarami. I jak widzisz, one właśnie w ten sposób sobie pracują do żółtego. Oczywiście to ustawienie kompresora nam się zmieni zależnie od tego, jakie ustawienie sobie weźmiemy, tak? Natomiast ja działam na natural
To jest takie w porządku, nie wprowadzające za dużo po prostu muzycznej prasowanki, nie ściągające mi tego. I te style, te registracje sobie odpalam i sprawdzam mniej więcej na głośność. Wiadomo, że jedne style będą miały większą dynamikę, drugie style będą bardziej sprasowane. To jest zawsze różne. Natomiast ja to dobieram w taki sposób. Kolejna sprawa, mam tutaj na moim interfejsie audio, na tej drugiej kamerze widać go, tam na biurku sobie mruga, spójrzcie, tam jest. I tam mam mniej więcej wskaźnik gainu, ale to jest taki mocno orientacyjny, bo zależnie od tego, jak sobie te wskazóweczki tam ustawię. Jak mi to wskakuje na czerwone, to znaczy, że jest źle. Więc takie dobieranie głośności, takie ustawienie głośności na kompresorze polecam. Funkcja natural, ostatnio był u mnie kolega Darek, który pomarszczył sobie kompresor, to znaczy ustawił tutaj 80, 90, spójrzcie, od razu prawie mi mikrofon sprzęga. Zrobił sobie ekualizację, wyciągnął średnie tony, ściągnął dół i mówi, że mu mikrofon zbudza. Na imprezie jak grają, no ja im powiedziałem od razu, pokazałem im moje ustawienia kompresora i sobie i ekualizacji, to w ogóle się zmieniło. Zobaczymy, jak będą chłopaki teraz grali Sylwestra, jak będzie, bo wokalista się strasznie denerwował, że jak bije werbel i stopa, to strasznie mu wszystko sprzęga, robi się gdzieś tam jakaś studnia muzyczna, więc myślę, że chłopakom teraz będzie dużo, dużo lepiej, bo postawiliśmy dwa genosy obok siebie i odtwarzaliśmy te same style, graliśmy na tych samych stylach, zmieniając tylko ustawienia ekualizera, moje kontra jego, to po prostu niebo a ziemia. Wybaczcie, ja się napiję, bo mi trochę w gardełku przesycham, jak zwykle dużo mówię. Ale polecimy sobie dalej z tematem. Mareczku, w tamtym stylu mówisz o a ja tak czekam. Tam jest taki styl ale lata 80. taki. On jest chyba, czekaj, on jest syntowy, to nie jest styl gitarowy, bas gitarowy, to jest bas. Na pewno bas syntetyczny, oczywiście house bass, proszę bardzo. Jak stawisz tutaj gitarę, spójrz. Tu masz szarpany. Trzeba by go sobie teraz podciągnąć. I tak by to sobie brzmiało. Natomiast moim zdaniem jest lepiej z tym, co było. Bardziej odwzorowuje tamte lata. Tak mnie się przynajmniej wydaje. Dobra, pamiętajcie, że ja ten repertuar obrabiam pod siebie, ale bardzo chętnie też wasze komentarze posłucham. Bardzo fajnie, że są 44 osoby. Tak słyszałeś, susy, Mareczku, czasami też używam, zdarza się. Dobra, udostępniajcie oczywiście live'a, gorąca prośba do was, dzięki wam serdeczne, ja jestem z telefonem tutaj komórkowym, mam podgląd na to, co się dzieje, mam podgląd na transmisję, widzę, że wyświetlacz... Wszystko w porządeczku, na zielono, zero straconych pakietów. Lecimy sobie dalej. Acapulco, styl, który miałem z Tyrosa 4. Ciekawe, czy trzeba będzie go przerobić. Brzmi to całkiem w porządku. Myślę, że tutaj zmian za bardzo nie trzeba. Możemy ksylofony sobie. O! Spójrzcie, posłuchajcie, jaka jest różnica w brzmieniu ksylofonów pomiędzy Tyrosem 4 a Genosem. Słuchajcie, posłuchajcie. To są teraz Tyrosa 4, stare ksylofony. Ja teraz włączę nowe ksylofony, spójrzcie.
rozjaśnimy. Kolejne brzmienie to gitara, muted gitar, bardzo stara. Zaraz sobie coś znajdziemy. Może być. Potrzeba ją było ściszyć. I okej, teraz słuchajcie, jeśli ja te zmiany tutaj stylu, które robię sobie na szybko, cześć Tomasz, ja te zmiany stylu robię sobie tutaj na instrumencie i ja je robię na mikserze, czyli klikam sobie tutaj na wyświetlaczu, macie po drugiej, na samym dole druga ikonka od lewej, mikser. Jeśli ja je zrobię tutaj i ja zapiszę sobie to w formie registracji, to potem wysyłając komuś styl, no oczywiście czego nie robię za darmo, bo je sprzedaję, przynajmniej tylko te moje produkcje, bo takie mam prawa, to gość odpalając ten styl u siebie nie będzie miał tych zmian zapisanych. I teraz, co należałoby zrobić, żeby ten styl się zapisał? No należałoby sobie wejść w style kreatora i tam z poziomu style kreatora tą zmianę zapisać. Więc ja sobie dokończę obróbkę tego stylu tutaj i potem zapiszemy to przez style kreatora. Natomiast musicie wiedzieć, że obróbka tego stylu tutaj, a potem wejście w style kreatora, szczególnie jeśli kupowaliście style ze starszych instrumentów, gdzieś one były przerabiane po kilka razy, czasami Yamaha ma taki grymas, że odpalając style kreatora, jakieś barwy się tu podmieniają w ogóle. Czyli zrobiliście sobie wszystko z poziomu miksera, odpalacie style kreatora i bum, totalnie co innego. Wtedy trzeba niestety mechanicznie, ręcznie w style kreatorze każdą sekcję po kolei, czyli wariacje A, B, C, D, intro i tak dalej, podmieniać tą samą barwę, to same brzmienie. I tam jest bardzo ważna cecha. Tam możecie podmienić brzmienie. Spójrzcie sobie w menu, menu 2, Style Creator. I tutaj mam do wyboru A, B, C, D. I tutaj mogę obrabiać każde brzmienie. Jeśli ja jest, będąc w tym menu, które wam pokażę teraz, kliknę, jestem na wariacji C, spójrzcie. Jestem na wariacji C. Jeśli ja na tej wariacji C podmienię bas na inny, z house'u na przykład, to zmieniając na wariację D, wskoczy mi ten bas, który był fabrycznie zaprogramowany w stylu. Natomiast pod wariacją C będę miał już ten bas zmieniony. I robiąc tutaj zmiany w style kreatorze, zmieniacie tak naprawdę tylko tą sekcję wariacji, w której jesteście aktualnie, którą macie aktualnie wybraną po prostu, tak? Czyli jesteście w wariacji E, to zmieniacie wariację, znaczy jeśli jesteście w wariacji A, to zmieniacie wariację A. Jeśli jesteście w wariacji B, to zmieniacie brzmienia w wariacji B i tak dalej. Robiąc to z poziomu miksera, tutaj, głównego poziomu instrumentu, to nakładacie zmianę na cały styl, na każdą sekcję tego stylu, więc jeśli chcecie szybko zmienić brzmienie całości stylu, to robicie sobie to z poziomu miksera. Natomiast uważajcie, bo wiele stylów dedykowanych jest zaprojektowanych w taki sposób, szczególnie tych kupionych, że w różnych wariacjach pod tym samym, pod tą samą ścieżką, bo jak wiecie, w stylach mamy do dyspozycji tylko 8 ścieżek, niestety. Jeśli Yamaha by to zmieniła i zrobiła 16 ścieżek, jak jest to w przypadku plików MIDI, to te problemy by się skończyły. Natomiast jeśli mamy 8 ścieżek, to czasami jest tak, że w wariacji A na przykład mamy w pewnym miejscu inne brzmienie totalnie niż w wariacji D. I zmieniając to brzmienie, zmieniasz brzmienie na całym stylu. I okaże się, że wariacja D w ogóle nie gra, bo tam miały być jakieś, wiesz, tamburyny, a ty wstawiasz gitarki na przykład i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi, czyli z poziomu miksera i po wejściu w style kreatora, kliknięciu przycisku Save, edytujecie cały styl, a z poziomu style kreatora typowo edytujecie wariacje po wariacji, nutka po nutce, tam można sobie edytować. Ja najpierw zawsze robię to w taki sposób. Odpalam sobie styla, sprawdzam w wariacjach, na mikserze, bo to widzę, jakie są brzmienia danych ścieżek. Czyli odpalam sobie styla i odpalam sobie wariację A. Okej.
Teraz mamy stare brzmienia. Teraz ja wiem, po przesłuchaniu całego stylu każdej wariacji, że moje brzmienia na tych wariacjach są identyczne, one się tutaj nie zmieniały. Spójrzcie, zmieniają się efekty czasami, zakończenie na przykład, widzicie? Break i zakończenie. I teraz jeśli ja sobie te gałeczki tutaj tylko ruszę, to spójrzcie, że automatyka już wygasła, w ogóle. Widzicie, ja tylko poruszałem tymi pokrętłami i tutaj z pozycji miksera ja automatycznie wyłączyłem i uszkodziłem automatykę tych stylów, które były zaprojektowane. Robiąc to w style kreatorze, bawiąc się tymi gałeczkami, bo też jest opcja wejścia w mikser, nie zrobicie tego. Więc edytując styl z poziomu miksera tutaj, edytujecie tak naprawdę całą warstwę stylu. Jeśli tutaj sobie wyłączycie automatyzację, która była zaprojektowana poprzez komunikaty System Exclusive, to te automatyzacje się wyłączą. Po prostu wymusicie tak jakby na instrumencie stałe ustawienie. A robiąc to w style kreatorze, możecie edytować sobie te automatyzacje i każdą ścieżkę po kolei sobie edytować. Ja będę starał się, jeśli widzę automatyzację, nie edytować tej automatyzacji. Raczej skupię się na prostej podmianie brzmień, bo to mi po prostu do grania wystarczy i myślę, że można taki bardzo fajny efekt osiągnąć. Witam Was serdecznie, cześć Łukasz, cześć Tomek, witam nowych oglądających. Nie wiem, czemu nie widzę komentarzy, no ale tak to się czasem zdarza, że po prostu albo ich nie piszecie i fajnie słuchacie, jesteście skupieni, albo po prostu Facebook wali w ciula. Dobra, odpalam jeszcze raz to Acapulco, sprawdziłem, że gitarki, że brzmienia na każdej wariacji są takie same, to ja sobie po prostu zmienię tą gitarę, zmienię te ksylofony, jak słyszeliście, jaka jest zarypista różnica i w kilka minut dosłownie przerobię bardzo szybko styl, potem go zapiszę przez style kreatora, żebym sprzedając komuś ten styl, mógł go odpalić u niego, żeby ten człowiek mógł odpalić z takim samym brzmieniem, jak ja mam to u siebie zrobione. Jeśli zapiszę to w rejestracji, to te ustawienia będą działały, natomiast fizycznie nie będę edytował tego pliku. Mam nadzieję, że czajcie, o co chodzi. Rejestracja jest nad style kreatorem, mikser jest nad style kreatorem ten główny, a mikser w style kreatorze zmienia tylko to, co w danej wariacji stylu sobie edytujecie. To jest bardzo, bardzo proste. Myślę, że wszystkiego można się nauczyć. Mi też nikt w życiu nigdy nie powiedział. Nie było takiego Jurka Strużyckiego, który wam siedział i opowiadał, jak to jest. Cieszę się, że jesteście skupieni. Fajnie, że jesteście. Miło was tylu widzieć. Pierwszy raz mam 55, 57, a nawet 60 było przez chwilę słuchaczy na Akademii Keyboardu. Bardzo miło. Dziękuję wam serdecznie. Jeśli możecie, oczywiście udostępniajcie tego live'a. Ja obrabiam styl do Acapulco. 3 minutki poproszę.
jest góra tych ksylofonów jest bardzo, bardzo podkreślona, przez to one brzmią tak jasno, wyraziście. Moglibyśmy na to nakładać kompresorów niezliczoną ilość, ale nie będziemy tego robić. Mam nadzieję, że jest okej. Jedna gitara się zmienia brzmienie. Na Hort 2 spójrzcie. Na przejściu perkusyjnym. I na zakończenie drugim jest inna gitara. Widzicie? Ta gitara jest inna, tak. Fajny slajd na harmonijce. Tak, tak, tak. Bardzo fajna harmonika. To jest harmonika Super Articulation 2, pochodząca już bodajże z Tyrosa. No to cóż, lecimy sobie dalej z tematem. Została mi ta gitara do podmiany tutaj, na tą nową, bo jak widzicie muted guitar, no brzmi... Kurczę, no. No, teoretycznie nie mogę nic zarzucić, ale dalej jest to gitara z Tyrosa, chyba dwójki. Odpalimy sobie to jeszcze raz. Totalnie nie podoba mi się ten klap. Ten klap jest do bani. Zaraz to zrobimy. Ten jest lepszy. Okej. Od razu inaczej, co? Proszę bardzo, jakie bębny. To jest właśnie Revo Drums. Posłuchajcie sobie różnicy pomiędzy tym, co było, a Revo Drums. Proszę bardzo, to jest właśnie to.
Możemy na afro polecieć. No i teraz brzmi to całkiem w porządku. Zobaczymy jak na innych wariacjach. I same bębny. I co, chyba jest lepiej, co? Jak widzicie, kilka takich prostych, kosmetycznych zmian. Ja nad tym stylem mógłbym pracować tak naprawdę jeszcze długo. Mógłbym sobie edytować tam przejścia tomów, są troszkę za nisko osadzone, robię troszkę za duży kocioł, ale ja tym się już przejmować wcale nie muszę, bo ja mogę sobie ściągnąć po prostu troszeczkę dołu na tych tomach na equalizerze. To jest właśnie nowy Revo Drums. Jak on walnie w tego toma, to on masakrycznie się rozchodzi. Ja sobie ten dół troszkę ściągnę. No i teraz jest bardzo fajnie klarownie. Nawet 25. Ściągnę tego dołu z tych tomów. To mi się nie musiał denerwować. No i cóż, ja sobie teraz wchodzę w style kreatora, style kreatora. I sobie to po prostu zapiszę. Nie pamiętam jak było to tutaj, ale to nie będzie miało teraz znaczenia, bo jak ja wczytam już ten styl i ta registracja była i ona zaczyta ten styl o nazwie Acapulco, on będzie brzmiał ze zmienionymi już barwami. Więc będę mógł powrócić do ustawień wariacji, jak sobie namieszałem nawet basy, bo wyłączyłem, nie ma to znaczenia. Wchodzę w style kreatora, klikam sobie save, Acapulco, save. I okej. I mój styl powinien... Troszeczkę ściszymy te ksylofonki, bo tam w przejściu gdzieś się odzywają. Ale jest w porządeczku. Coś przynajmniej się w tym aranżu dzieje. Jeszcze jedna zmiana. Ściszyłem tutaj na całej linii. Wchodzę w menu Style Creator.
Tutaj oczywiście się ustawienia mikrofonu resetują, więc przez chwilę nakłada mi się echo. Klikam save, następnie wybieram nazwę stylu save here pod tą samą nazwą. OK, i teraz moja registracja już korzysta z tego edytowanego stylu. Nie muszę nic, jeśli chodzi o registrację, przerabiać. Możemy sobie pyknąć nuteczkę na sam koniec. Myślę, że słuchajcie, jest petarda. Jest okej. Naprawdę jest okej, Acapulco mamy za sobą. Aha, jeszcze muszę sprawdzić, czy pedały nożne działają, chociaż ja śpiewa wokalistka i ja nie mam potrzeby ustawienia tych pedałów, ale już widzę, że są źle ustawione. Okej, no to tak. Direct access, klikamy pedał nożny, tu mamy ustawiony sustain, tu mamy articulation. Na tym mieliśmy mieć ustawione, no właśnie, co mieliśmy mieć ustawione? To możemy podejrzeć sobie w innej registracji. Aha, Text Viewer Page Plus i tutaj mamy Harmony On Off. Więc jak ustawiamy sobie nasze pedały nożne? W bardzo prosty sposób, Direct Access, następnie klikamy nóżką na pedał, który chcemy edytować, on nam się tutaj zaznacza. Wejdźmy sobie w to Acapulco, miało być Text Beaver, tu ma być Harmony On Off. Okej, wejdźmy w to Acapulco, wybieramy Direct Access. Rzucimy tutaj tego Text Beavera, gdzie on jest, bo widzę, że się pozmieniało bardzo dużo. Mamy tutaj dodatkowych funkcji teraz po aktualizacji 2.0, więc jest naprawdę bardzo, bardzo dużo fajnych funkcji. Live Control, Hard Looper, Style, Multipad. Style, tu mamy do stylu, tu mamy do Hard Loopera, do Live Control, tu mamy do registracji zmieniania, tu mamy Voice. I chyba Voice będzie nasze teksty. W Voice'ach tego nie ma, w to w Overall, pozostałych pewnie. Song? Okej, w songu jest. Text Viewer, tak? Tak, w Text Viewer. Dobra, czyli w songu jest. Cyk, to tu mamy Text Viewera, a tu ustawimy sobie... Też mówię, tutaj nie będę tego potrzebował, ale ustawimy sobie nasz Vocal Harmony On Off. Teraz będą się... Proszę bardzo, tu już się... Ja nogą, a on sam. Tak to sobie by wyglądało. Jest okej, zrobione. Dobra, lecimy następny numer. Ach ty cyganko. We'll be right back.
No to co się dzieje, to co się dzieje w rytm 1, to w ogóle nie wiem co to tutaj jest. No coś jest, słuchajcie. Jakiś tam sobie werbel stuka. Który jest w ogóle, że było wesele, to jest zagłuszony przez perkusję. Mega voice. To jest fajne. Troszeczkę przynajmniej teraz mamy głębi na talerzach, jak się Revolt Drums odezwał. Troszeczkę... No stopa jest wyraźna, ale ona tutaj musi być taka, bo to jest mega taneczny numer. Dobra, basik mamy, basik chyba zostaje. Mariusz pisze, żebym zmienił cyjoszkę na prawej ręce. No, też jest opcja. Cyjoszkę na prawej ręce możemy sobie zmienić. Zaraz zobaczymy. Tylko czekaj, najpierw zrobimy sobie edycję stylu do końca. Tutaj za dużo nawet nie chce mi się edytować. Brzmi to całkiem fajnie, jak nawet jest klimacik taki cygański z mocną stopą, wyraźną. Brzmi to całkiem fajnie, przynajmniej dla mnie. Jak wam się coś nie podoba, to śmiało piszcie w komentarzach chętnie. To może mi coś podpowiecie od razu. Ja sobie tego styla myślę, że mogę przypisać, już zapisać. Za bardzo tu nie będę tego edytował. Tu jest ok, więc wchodzimy sobie w style kreatora. Zobaczymy, czy nic nie zmieniło. Jest ok. Zapisujemy sobie to pod naszym stylem i będzie już nowy, poprawiony. Tam stopę bym może zmienił ewentualnie, bo jest taka mocno tłucząca. Ale myślę, że byłoby git. Dobra. To tak, mamy to, to mamy to. Mówisz, że cyjoszkę na prawej ręce. Tu mam... Tak. Stylisze, możemy sobie rzucić taki aktualny akordeon. Spróbujemy, jak będzie brzmiało z tym Super Musette nowym. Właśnie ten nowy Super Musette się w ogóle przez zaraz nie przebija. Wiem, co mnie drażni w tym stylu. Wysokie tony na perkusji, na talerzach. Tam je troszkę ściszymy. Dobra.
Mareczku, powiedz mi, który, bo nie wiem, który wcześniej. Czy to był ten? Czy to był ten bajan, czy może Stylish harmonika? Albo Scottish. Ten by się na pewno przebił przez aranż. Ten jeszcze wcześniej. Który to był wcześniej? Pamiętaj, że ja mam do ciebie względem ciebie chyba 30 sekund opóźnienia, więc tutaj masz nazwy, powiedz który. Ten fajnie z dołem idzie, jest to master. Scottish akordeon lepszy. Szkod tylko przycisk. Dokładnie. Widzicie, wszyscy piszecie fajnie. Ale mi pomagacie. Super, mi się to podoba. Rewelacja. Będziemy takie live'y chyba robić częściej. Jakby mi coś wpadło na akordeonie, na saksofonie. Ten tenor niech sobie zostanie, nawet niech będzie bez reverbu, się fajnie przebija na front. Okej, dobra, sobie zostawimy takie. Drażnią mnie tutaj góra na stylu. O, tu jest podbite na 54. No właśnie. I jeszcze tu. Okej. A słuchajcie, dla tych, ostatnio miałem u siebie kolegę Darka też, który przyjechał z Ginosem i w ogóle nie wiedział, gdzie są te dodatkowe brzmienia, bo wiecie, niby jest 1200 czy tam 1500, nie pamiętam dokładnie ile, a większość jest ukrytych, tak? Więc wchodzimy sobie w nasze voice, klikamy jakiekolwiek brzmienie i mamy taką strzałeczkę do góry tutaj, na dole po prawej stronie, klikamy je. I na stronie drugiej jest folder Legacy. To są brzmienia z pozostałych instrumentów ze starszych modeli. I tutaj są na przykład French Musette, które tak wszyscy kochali w Tyrosie dwójce, jak się pojawił i tak dalej. I tu mamy też nasz właśnie saksofon pop tenor, który będzie. Nie wiem w jakiej kategorii. Tak, on jest tutaj. Miałem sobie akordeon zostawić tutaj. W Legacy wejdziemy, w woodwindy i pop tenorystu.
Marek pisze, że talerze trochę za głośno, już się przyciszyłem, właśnie ogarnąłem ten temat. Można ewentualnie same hi-hety przyciszyć, natomiast myślę, że nie ma takiej potrzeby. Zobaczymy. Dobra, nad tym stylem nie ma się więcej, co myślę, brzydko bym powiedział spuszczać. Jest okej, okay, dobra, zostawiamy sobie to tak jak jest. Więc zapisujemy to. No właśnie, jak to było. Teraz ustawienia prawej ręki muszą zostać. Myślę, że... No właśnie, czy mam w tekście podpowiedź? Nie mam. Z której wariacji zaczynałem? Nie wiem, ale zaraz się okaże. Jeszcze wejdziemy sobie, zapiszemy styla, żeby nie było przypału. Dobra, myślę, że to zostanie. Lecimy dalej z tematem, bo nie ma czasu. Achy Breaky Heart, tutaj chyba nie trzeba nic zmieniać. Nie, tu totalnie nie ma co zmieniać. Jest okej, okay, jest okej. Tak, tą gitarę można by ściszyć, dobrze napisał tutaj kolega. Czekajcie, zrobimy sobie keyboard 100. A, mamy tutaj ustawienia już definiowane, więc zrobimy sobie right, przyciszymy na... A, będzie 98. Znacie, nie? Fajny temat. Dobra. Dobra, to mamy. Live control text. Okej, okay, musimy zapisać sobie. Live control, line out, vocal harmony, mix settings. To bardzo ważne. Nie miałem, widzę, zaznaczone. Achy breaky heart. Okej. Okay. You can tell the world. Devil's my girl. Okej, okay, to zostaje bez zmian, lecimy sobie dalej z tematem. Tu chyba też nie trzeba nic. We'll be right back.
Dobra, tego nie edytuję, to jest świeży temat, fajnie zrobiony. To też jest w porządku. Zostaje totalnie, jest gitara, naprawdę jest gitara. Andrzej pyta, czemu używam transpozycji, żeby grać solówki, czy jest inny powód? Andrzej, powiem ci, że jakoś tak, jak zacząłem grać na keyboardzie, miałem wtedy lat 13, przysiadłem się z pianina i totalnie nowością było dla mnie granie akordów. Brat pokazał mi na PSRC. To było wcześniej jeszcze, jak już ogarniałem powoli akordy. Brat mi pokazał na PSRC, jak używać akordów jednym palcem. Czyli tam przestawiało się opcje fingers, tak? I te akordy używałem jednym palcem i tak się nauczyłem po prostu grać z C-duru wtedy już. Załebka, czym skórka za młody nasiąknie. I tak potem dołożyłem do tego prawą rękę. I 90% tematów ogarniam z C-duru. I co doskonale widać, ja się tego wcale nie wstydzę. Myślę, że po wielu ćwiczeniach byłbym w stanie ogarnąć też w innych tonacjach, natomiast to jest, Andrzejku, kwestia biegłości, wiesz? W C-durze już poznałem pentatonikę, poznałem pochody i tak dalej, praktycznie nic mnie nie zaszkodzi, w D-durze też w większości tematów, no ale są takie tonacje, że musiałbym nad tym posiedzieć i pograć, a nie ukrywam, że ja po prostu aktualnie nie mam czasu w ogóle ćwiczyć na to granie. Znalazłem czas, żeby zrobić wam dwa w jednym, czyli live'a połączonego z szkoleniem z obsługi instrumentów. Więc cóż wam mogę powiedzieć, tak to wygląda u mnie, po to jest, żeby też używać, natomiast no nie wolno się, znaczy nie można się ograniczać, jeśli ja bardzo chętnie poszedłbym do szkoły w ogóle pierwszego stopnia, drugiego stopnia, marzyłem, żeby pójść na rozrywkę, bo jak zobaczyłem kiedyś, jak człowiek na fortepianie gra muzykę rozrywkową, to nie mogłem szczęki pozbierać i do dzisiaj chętnie bym poszedł na studia muzyczne, na muzykę rozrywkową, natomiast wiem, że byłoby tam mega dużo pracy nad szlifowaniem tematu. Jestem takim samym chałturnikiem jak wy, takim samym samoukiem jak wy. No ci, można powiedzieć, starszej daty, którzy grali kiedyś na innych tematach, nie było tam przycisków transpozycji, no pewnie nauczyli się, bo musieli. Natomiast ja już byłem tym pokoleniem XXI wieku, które no miało już te uproszczenia i tymi uproszczeniami po prostu nasiąknąłem i do dzisiaj ich używam i wyplewić z tego się po prostu nie umiem. Lecimy dalej, a tymczasem się napije. No tak, oczywiście nagrywamy na ten temat odcinek, Andrzeju, że gdzieś tam, wiesz, lepiej nagrywać i grać solówki płynnie, fajnie w transpozycji, które znasz, w tonacji, które umiesz, niż kaleczyć w pozostałych transpozycjach, w tonacjach i pokazywać to tam szerszemu światu. Dobra, tymczasem kto jeszcze tego nie zrobił, ogromna prośba, żebyście udostępniali. Oglądacie transmisję na żywo na Akademii Keyboardu, połączenie Q&A, czyli odpowiadam na wasze pytania z przerabianiem repertuaru na Yamaszce Genos, mojego weselnego repertuaru, gdyż mało mam na to czasu, żeby osobno przerabiać repertuar, a potem robić wam z tego szkolenie, więc kto chce, zapraszam serdecznie, oglądajcie, pokazuję wam, jak wygląda praca z repertuarem od podstaw. I też bardzo chętnie posłucham waszych opinii.
waszych informacji, jak brzmi ten instrument. Jak wam się podoba? Ktoś tu napisał, że sprzedaje Rolandy, kupuje Genosa. No kupuj, stary, bardzo fajnie. Lecimy z tematem. Za bardzo nie mam co zmieniać, powiem wam szczerze. Na standardy. Na standardy chyba Disco Polo jest całkiem. Mareczku, jak ktoś ma kilka osób w składzie, to ogarnia sobie ustawienia na pamięci registracyjnej. No i przycisk transpozy plus minus też działa. Natomiast oczywiście no najlepiej umieć grać w każdej tonacji i ogarniać sobie takie fajne tematy. Z wiedzą, a nie upraszczać sobie życie. Dobra, lecimy dalej, bo to burzliwy temat się zaczyna robić. Ale to już było, bardzo fajny numer. Tego totalnie zmieniać nie trzeba, jest petarda brzmieniowa, poprzerabiane bębny na te genosowe, to już obrabiałem. Tak, tu jest Revo Drums, tu chodzi jeszcze stary power kit, ale on mi tutaj robi fajny klimat, myślę, że nie ma sensu tego zmieniać. Chociaż... Mareczku, wszystko się da. Rewelacja z tym Revo, na pewno. Słuchajcie, ja teraz zrobię prosty eksperyment. Zapiszę to z bębnami Revo Drums, zapiszę to na nową nazwę, a wy powiecie, które bębny brzmią lepiej waszym zdaniem. Tamte bębny pochodziły z Tyrosa 4, te pochodzą... Power Kit to był chyba z Tyrosa 2 jeszcze. A te bębny pochodzą z Genosa, to już Revo Drums. Karolu, ja wiem, że wiesz, mam nadzieję, że ktoś, kto używa transpozycji do weży C+5, to nie jest przecież Adur, tak? Więc to też trzeba po takie tematy wiedzieć. Dobra, zapisuję sobie tak Revo, tylko jeszcze głośność sprawdzę, czy odpowiada. We'll be right back.
jest rewelacja. Jest mięso, petarda. Dobra, zapiszemy sobie to z bębnami Revo Drums i odpalimy sobie dla porównania, bo wiecie, ucho się przyzwyczaja, to też jest bardzo ważna informacja. Jak obrabiacie sobie style, to pamiętajcie, że ucho się przyzwyczaja i wydaje wam się czasami, że coś jest lepiej, dlatego fajną metodą jest zapisać to po prostu pod inną nazwą. Jednym guzikiem możemy teraz wczytać sobie nasz styl, który był wcześniej, do stylu, który mamy teraz. To był styl stary. A tu mamy nowy. Dobra, skończcie temacik transpozycji, bo zaraz was tu pobonuję normalnie. Dobra, jak wam się podoba? Revo Drums kontra stary zestaw perkusyjny Power Kit. Mamy tutaj, spójrzcie, stary zestaw Power Kit 2. Ale też słuchajcie. Czasem wystarczy prosta podmiana brzmienia bębnów i ten styl zyskuje całkiem inną głębię, tak jak widzicie to właśnie w tym przypadku. Tak, pewnie, jeden i drugi ma swój klimat, ja się bardzo długo jarałem tym, ale to już było na Tyrosie, bo brzmiało to naprawdę rewelacyjnie, natomiast na Genosie mam totalnie inne możliwości. I to jest coś, z czym ludzie mają problem. Kupują style ze starego instrumentu, przerzucają repertuar ze starego i dziwią się, że to nie gra. No ale jak to ma do cholery grać, skoro wy te brzmienia używacie dalej z epoki tam 2008, 2005, czy też 2010. Więc to jest perkusja. Gitara. Okej, gitara jest do poprawy, proszę bardzo. Dobra, to lecimy tak. Wiemy, że nowy styl jest lepszy. To ja te stare sobie usunę, żeby był porządek. File dla porównania. O, dla porównania mam jeszcze styl, jak to brzmiało w ogóle na Tyrosie 4 przed obróbką na Genosa. To kochanie? Okej, mamy nowy, stary styl z Tyrosa 4. Potem poprawiony. I aktualny.
ten nieaktualny sobie wyrzucimy. Delayed. I zostawię tego, ale to już było Genos 2. Zmienimy sobie jego nazwę na ale to już było. Powrócimy do nazwy tamtego pierwszego stylu, to nasza registracja powinna go od razu zaczytywać bez problemu. Zaraz zobaczymy, czy tak będzie też. No, mamy go, proszę bardzo. Sobie poprawię to, troszkę ściszymy na tym, a wrzucimy wam więcej mięsa w... Okej. Okay. Myślę, że więcej brzmienia edytować nie trzeba. Wszystko jest w porządku, ale to już było, brzmi rewelacyjnie. Resztę ogarnia sobie do tego Klaudia, wokalistka. Śpiewa tutaj linię całą melodyczną. Dobra. Kurczę, znikł mi wskaźnik. Znikł mi wskaźnik, ile ludzi jest na żywo. A, widzę, 48 osób. Bardzo fajnie. Czyli cały czas się trzyma około 50 zainteresowanych. Bardzo ładnie. Dobra, lecimy sobie następny temat, Alibaba. Twist standardowy, też chyba nie trzeba nic za dużo poprawiać. Ewentualnie brzmienie czy głośność prawej ręki. Ja sobie sprawdzę tylko głośność perkusji względem oryginalnego stylu, bo nie wiem, czy już jej nie podnosiłem. Nie podnosiłem, ale właśnie bardzo chętnie bym troszeczkę podniósł. Okej, troszeczkę bym podniósł sobie głośność perkusyjki na 65. I to zapiszę sobie w stylu, albo nie zapiszę w stylu, zapiszę jako registracja. Styl fabryczny, to nie będziemy go edytować. To sobie zostanie, jest jak najbardziej w porządeczku, git, nie ma co tego ruszać. Dobra, a jeszcze sprawdzimy tylko, czy pedały nożne działają tak jak trzeba. Tu mamy Text Viewer, tu mamy Harmony Page. Okej, okay. Widzę, że wszystko w porządku działa. Marku, jak masz Tyrosa 5, to najlepsze, co możesz zrobić, to kupić Genosa. Uwierz mi, naprawdę nie ma innej opcji. Dobra, piszemy tylko temacik. Dobra, to lecimy dalej. Amigo. O, to styl ze Styrosa, Boże. A nie, przerobiony jest, dobra, na fabryczny. I tu chyba jest ten fabryczny taki za głośny. To jest numer w ogóle, o który często prosicie na transmisjach. No D-dur się pojawił, no pewnie Tomasz się pojawił. Tutaj też masz D-dur. Nawet G-dur.
Co tutaj można przerobić? W sumie za dużo nic. Zobaczymy tylko jak głośność względem pozostałych stylów. Odpalimy sobie kompresor. Jest okej, nawet nie ma co poprawiać. Zobaczymy czy działają pedałki. Tekst, harmonizer, wszystko jest, tekst jest. Naprawdę nie ma co tutaj tego edytować. Chcę poprawić takie style, które naprawdę nie grają, niż te, które... Troszeczkę sobie ściszymy, bo jednak dzieciaczki już śpią. Siemaneczko. Dobra. Tutaj też za bardzo nie ma co poprawiać, tylko zobaczę, czy to tekst mam. Proszę bardzo, to jest git. Tu nie edytujemy nic. Autobiografię grałem wczoraj, z tego co kojarzę było super. Autostop, nie, autobiografia, tak, okej. Okay. Autostopu nie ruszamy, jest rewelacja. Babylon. To miałem przerobić, ale ostatnio coś przerabiałem. Tu na pewno jest do przerobienia prawa ręka. Okej, okay, ksylofony. To już nowe. Flecik jest nowy, ale piano, które gram, jest grand piano stare. To piano sobie podmienimy na CFX. Okej. Jest Revo Drums na perkusji. Jest Revo Drums, okej.
stylu się nie czepiam, jedyne co bym zmienił to grand piano, dorzucił sobie tylko CFX-a i będzie po temacie. To sobie zapisujemy. Wyłączamy to, ok. Memory, jedyneczka, registration, file, Babylon. Save, ok. To mamy zrobione. Bailando. Taki gra i nie gra, to jest stary styl przerobiony z Tyrosa dwójki jeszcze, zmieniłem tutaj perkusy, zmieniałem brzmienia, bawiłem się ścieżkami, pamiętam, siedziałem nad nim cały dzień kiedyś i za bardzo tak nie ma co tu zmienić. Ta już jest taka trochę przytłumiona, no ale w sumie taka też mogłaby być. Pad tutaj, może jakimś padem byśmy to rozjaśnili. I ten klap brzmi do bani. To może ten klaps jest taki bardzo stłumiony. Zaraz sobie go zmienimy w drum setup. Zaraz wam pokażę w drum setup, jak w bardzo prosty sposób, bo tego jeszcze nie robiliśmy dzisiaj. Podmienić jedno brzmienie perkusji, wybierając sobie ją z dowolnego zestawu. Ok, menu. Style Creator. Teraz patrzcie tutaj. Dobra, teraz tak. Ty mówisz, Wojtek, weź te gwizdki, usuń, bo uszy bolą od patrzenia. Ty, słyszałeś w oryginale, jak te gwizdki grają? One grają tam jeszcze głośniej, tylko są tutaj trochę brzmieniem do bani. Dobra, mamy sobie naszego stylika, mamy nasze zestawy perkusyjne i drum setup wchodzimy. Pojawia się komunikat, że jeśli edytujesz funkcję drum setup, to w każdej wariacji te ustawienia tych instrumentów będą takie same. Dobra, odpalamy sobie całą. Zostawimy samą perkusję tylko.
Szukamy naszego klapsa. Gdzie ten nasz klaps jest? Reguły klapsy, tu są hi-hety. Reguły klapsy są... Nie na tym zestawie, dobra. Nie na tym zestawie jest. On będzie tutaj. No pewnie. Jest na zestawie Dance Kit. Dance Kit jest w ogóle zestawem, który jest ciemny brzmieniowo. No zobaczymy, może uda się podmienić cały zestaw. Zobaczymy, jak to będzie grało. Najpierw pobawimy się całym zestawem perkusyjnym. Widzicie od razu, jak mapowanie bębnów pomiędzy Tyrosem a nowymi bębnami Genosa w ogóle się nie zgrywa, więc czasami nie da się tak po prostu podmienić bębnów z Tyrosa na Genosa bez obróbki mapowania, czyli edytowania, pod jakim dźwiękiem dany klawisz jest. Zajmuje to więcej czasu niż robienie stylu od zera. O! Jest fajnie, fajnie naturalnie. I jasno przede wszystkim. Spójrz, jak było tutaj. Troszkę bardziej tej natury dorzucimy, dobra. Zobaczymy, jak to będzie grało. O, spójrzcie, to jest to, co mówiłem. Szedłem w style kreatora i uszkodziła się perkusja, spójrzcie. Teraz przed chwilą było piano tutaj, w ogóle. Ja tego piana nie wybrałem, ono się samo wybrało. Stąd jest to chyba informacja, dlatego tego stylu nie edytowałem. Jak się wchodzi w style kreatora, to on się po prostu... Niestety uszkadza. Just brush. Totalnie inaczej. Bo jeszcze jeden temat się nie zgadzał. Czasem się podstawiałem jakieś barwy właśnie ze starego, takie, które były zaprogramowane w Tyrosie. Nie wiem, z czego to wynika, stąd... Nic więcej z tego na szybko nie wyciągniemy. Jedyne, co mogę jeszcze edytować, to brzmienie tej prawej ręki. Power Brass jest tu brzmieniem starym. Może udałoby się wrzucić jakieś nowe. Z fajną głębią. Zaraz sobie zobaczymy jeszcze, czy brzmienie tej prawej ręki nie jest na ekwalizerze przytłumione. Nie, ono takie po prostu jest tutaj, okej. Okay. Zostawimy sobie tego Popcorn Sprite'a, zobaczymy, jak to będzie grało. Rzuciłbym mu troszkę więcej chyba reverbu. Podgłośnimy to delikatnie. I będziemy mogli sobie zapisać tutaj.
zapisał. Teraz tak. To było to. Pedałki działają. Ten nie działa. Okej, już działamy. Więcej sobie z tego na szybko nie wymyślimy, to musi zostać jak jest. Lecimy dalej, baju baj. Tu chyba nic nie trzeba będzie edytować, ale nie. Tu była za cicho stopa. Stopa z zestawu była bodajże za cicho. Typowo zestaw miotełkowy i ten zestaw miotełkowy musi być delikatny. Ja go już chyba podgłośniałem i tak. Mogę sobie jeszcze tą stopę edytować. Może troszkę więcej mięsa i dodamy. Zobaczmy, czy się da. Menu, style, creator, rec channel, drum setup. Wyłączymy sobie pozostałe ścieżki, co by nam nie przeszkadzały. Spójrzcie, pojedynczą stopę edytujemy. Okej, przypuśćmy, że te mi się nie podobają. Zobaczymy sobie z naszego innego zestawiku. O, ta jest z mięsem. Taka jest otwarta, starodawna, ale bardzo fajna. Chociaż też się dławi przy tych miodełkach i tym delayu. Okej. Okay. Jeszcze raz zobaczymy inną. Zobaczymy sobie zestaw. Zobaczymy sobie zestaw. Wiecznie to edytuję nie to, co trzeba. To pod H sobie chodzi. O, nawet jakby wziął taką stopę. O, z wykopem. Z Rock Drum Kit. Zobaczymy, jak to będzie działało. Nie musimy tego zapisywać totalnie. Możemy sobie wyjść z tego. Możemy sobie z tego wyjść i po prostu sobie tego posłuchać na żywo.
Taka stopa mi odpowiada, powiem wam szczerze. Jest troszkę więcej mięsa, bardziej punktowa jest, nie jest taka otwarta, starodawno rozproszona. Bo brakowało mi w tym stylu tego tanecznego troszkę zacięcia, bo do miotełek to tak wiecie. Mua, dziadek z babcią tam. Tam, tam, tam. Okej, okay, sobie to edytujemy. To pasuje do Benny Hilla. No pewnie też. Dobra, wejdziemy w styl kreatora. Nie, stopa jest teraz okej. Okay. Zapiszemy sobie styl. Benny Hilla to trzeba by było jeszcze by trzeba było troszkę umiejętności nabyć. Widzę, że piszecie jeszcze na drugiej grupie. Ja was tutaj ogarnę. O, Łukasz Wdowiak stał się posiadaczem SX-a 700, ogrywa go. No, bardzo fajnie, Łukaszu. Szkoda, że nie 900, bo tam byłbyś z 900 dużo bardziej zadowolony, ale zobaczymy, co ty wyciągniesz z 700. Piszcie, wejdźcie na Akademię Keyboardu i tam piszcie komentarze, bo nie mogę się przełączać na grupę klawiszowca.net i tam odpowiadać na wasze komentarze, bo ich po prostu niestety nie widzę. Więc wchodzimy sobie komentarze do transmisji na żywo i ogarniamy to. Aha, bo ja wspólne oglądanie włączyłem. Dobra, jeszcze lepiej. To musimy wejść w Akademię Keyboardu, na fanpage, tam jest filmik z transmisji live i się to wszystko odpala. Ale to wszystko dzisiaj działa pięknie. Dobra, mam wasze komentarze, widzę. Zrobimy zakład z Genosem Marek. Pewnie, że możemy zrobić zakład. Wyślij jakiś... Marcinku, wiesz dlaczego? Ja ci powiem dlaczego. Bo piję sobie herbatę i ten mikrofon odsunę, nie? I on jest bardzo, zobacz, 10 cm, nawet nie 10, Boże, 3 cm, on jest totalnie inaczej ustawiony. To jest AKG WMS40, niestety taniej klasy mikrofon. Jak mam go blisko, to jestem wyraźny i zmulony, jak mam go dalej, to mam więcej powietrza, ale znowuż ciszej, dużo, mówię. Marku, pamiętaj, że nieważne jaki masz instrument, ważne... co z niego wykorzystujesz i ważne, jak na nim grasz. Nie możesz zrobić zakładu z Genosem, na przykład z użytkownikiem, który wcześniej miał Yamaha PSRS 700 i kupił Genosa i ledwo plumka, no bo wiadomo, że on nie będzie w stanie możliwości tego instrumentu na maksa wyciągnąć, więc jeśli chcesz robić jakieś zakłady, to myślę, że zrobimy to w formie jakiegoś wspólnego posta. Wszyscy nagramy jeden cover, jak najlepiej potrafimy i wrzucimy linki do YouTube'a. To będzie jeszcze lepsze. O tym pomyślimy. No, Marcinku, tak to niestety wygląda, przepraszam, natomiast trochę gardło mi jeszcze przesycha. Teraz tak, co ja miałem zrobić? Miałem sobie tego Baju Baja zapisać i w końcu nie wiem, czy go zapisałem, czy nie. Chyba nawet nie. Teraz zobaczymy, jak tam stopa moja. Jak tam moja stopa? No pewnie, że nie zapisała. Ajajaj. Dobra, to była z jazzowego zestawu Rock Drumki. Czekajcie. Jeszcze raz odpalimy styla. Rec Channel. Drum setup. Zobaczymy, czy się zapisało, bo coś mi brzmi inaczej. Jest okej, zapisany, dobra. Rock Drum Kit, jest super, okej. Mamy. I widzicie, to brzmienie mam tą stopę na B0 teraz, note po lewej na górze. Mam na B0, mam z zestawu Pop Rock Drum Kit, a pozostałe brzmienia mam z zestawu Jazz
Jazz Brush Expanded. To jest zestaw Revo Drums, oczywiście otwarte miotełki, a stopę wziąłem sobie z zestawu właśnie tutaj tego bardziej rockowego, z takim większym wykopem, jaka mi pasowała. Czekajcie, bo herbatka przyszła. Dobra, jestem. Tak, przyjmowałem zamówienie na kolację. Dobra, mam jeszcze pół godzinki, mniej więcej możemy sobie tyle posiedzieć, to poogarniać. Dajcie znać, jak mnie widać, jak mnie słychać, z tego co widzę jest... Okej, chociaż transmisja na telefonie mi się zawiesiła. Nie wiem czemu. Może usuniemy jeszcze raz apkę i włączymy akademię. Dobra. Nie ma czasu, lecimy dalej z tematem, bo jestem na B, a do Z zostało bardzo dużo numerów. Wszakże nie będę dzisiaj też wszystkiego przerabiał. Okej. Saksofon muszę koniecznie sobie ustawić głośniej, żeby był tak, jak teraz grałem. Mamy ogarnięte mamy to brzmienie, to jest style, są wariacje. Jedyneczkę klikamy, zapisujemy nasz baju, ostatni test. Słuchajcie, bardzo ważne, żebyście sobie wszystko posłuchali po edycji, żeby nie było wtopy i fuck-upu na imprezie, że wy odpalacie wasz poprawiony, waszą poprawioną registrację, a tam jest totalnie kiszka i dupka, nie? W maju, dobra, to śpiewa sobie wokalistka, będzie w porządeczku. Jeszcze ten saksofon tylko. Patrz, widzisz, talk zapisałem. Dzięki, Andrzej. Właśnie to jest to, jak do was mówię, to się zapisuje. No niestety nie mogę tego zapisać. A potem będę siedział i wczytywał wszystkie. Już widzę, że sobie kilka poprzestawiałem. Ajajaj. Ale to nie kłopot jest. To jest kilka chwil, kilka kliknięć i już mamy to przerobione z powrotem. Ale jajka, widzicie, jak sobie to łatwo zepsuć? Spójrzcie, wszędzie miałem... Aj, Boże, to miałem zrobione. Okej, tu nie było. Słuchajcie, po aktualizacji 2.0 też zmieniła się opcja tutaj. Pojawiły się nowe funkcje co do zapisu.
I trzeba sobie to wszystko właśnie posprawdzać, żeby nie było fuck upa, że coś wam się nie pozapisywało. Ja miałem odznaczone w ogóle Vocal Harmony, tutaj Mix Settings, to było wcześniej też w innym miejscu chyba. I miałem to po prostu odznaczone. Teraz sobie pozaznaczałem i się ogarnęło. Dobra, to posprawdzałem, wszystko działa. Baju, baj, bal wszystkich świętych chciałeś zobaczyć. Akurat jestem w tym miejscu, Tomek. Proszę cię bardzo, jak mam zrobiony na stylu fabrycznym 80s Power Rock. Proszę cię bardzo, tak to brzmi u mnie. A zaraz ci pokażę dlaczego. Ja te aranżacje mam zrobione po swojemu. Nie jestem zwolennikiem, tak jak niektórzy z was. Gdzieś mi tam ciśniecie za to, że no, to zaście, zaiste ciekawa aranżacja, wiesz. Takie wiecie, podśmiechujki. Ja jestem zwolennikiem własnych wykonań. Robiłem o tym filmik na YouTubie Akademii. Zapraszam serdecznie, obejrzyjcie sobie, co o tym myślę. To był Live z Oasis Obusa, czyli taki z mięsem. Tam pojawiło się soczyste K czasami. No cóż, ja mogę wam powiedzieć. Udostępniajcie transmisję. To wam mogę powiedzieć. Prawie 2 godziny już jedziemy, a jesteśmy na B. Spójrzcie, ile to czasu zajmuje. Tak by to sobie wyglądało. Może moglibyśmy dodać do tego stylu na koniec tego zakończenia takie soczyste zejście po bębnach, po tomach. Jeszcze Bartosz, podmień perkę. To jest perka rockowa, Revo Drums. Ona nie jest taka mocna jak... O, wiesz co, ta perkusja w Tyrosie brzmiała tak. W SX-700 jest dalej ten zestaw, on się tylko inaczej nazywa. No, chciałem wam pokazać, nie zgadza się mapowanie totalnie. To też jest... To też jest informacja i nauczka dla was. Spójrzcie, jeśli mamy zaimplementowane perkusje Revo Drums w swój aranż, to potem nie da się zmienić na fabryczny zestaw perkusyjny, bo się nie zgadza mapowanie. Jeśli mamy wgrany, zaimplementowany standardowy aranż, czyli bardzo łatwo się przerabia style z Tyrosa 4 na te genosowe, wystarczy zmienić zestaw perkusyjny i wtedy to gra. Natomiast nie mamy tej losowości pewnie bębnów. Jeśli mamy zaimplementowany fabrycznie Revo Drums, to nie ustawimy innych bębnów. Wiecie, co ja się dopiero zastanowiłem, czemu ja sobie nie ogarnę tutaj softboxa jeszcze w róg, bym był lepiej oświetlony, a tak mam strasznie takie ciemne oczy, ale instrument jest w porządku. Dobra, samą stopę? Czekaj. Stopa jest niczego sobie. Aby była lepsza, nie? Tamten zestaw jest pop
pop drum kit, on ma więcej energii w dole, tam są tomy w ogóle niżej, bardziej rozluzowane. W rock drum kit one są bardziej napięte, wiecie o co chodzi, o membranę na tomach i bardziej, tak jak się mówi, zawsze one brzmią z piaskiem. Rockowo. To jest pop drum kit, jest bardziej z wykopem, jest bardziej energiczny. Posłucham się waszej rady, zmienię tę perkusję z 80s Power Rock na pop, w 80s Power Rock ze standardowego stylu, to było Rock Drum Kit na Pop Drum Kit. Ja tylko zmieniam, spójrzcie, cały zestaw, wybieram go, klik i jest. Rock Drum Kit. Słyszycie, jaki werbel ma piasek rozsypany? Tu ten werbel jest wyraźny, ale bez tego piaseczka. I oczywiście stopa ma więcej energii w dole. Tu jest wyższa stopa. Natomiast możemy samą stopę podmienić z Pop Drum Kit. Ale Pop Drum Kit jest, też mi się wydaje, z wykopem. Fila zmiksował. Nie, to nie był fil, to był... Tylko jeden moment mam w pamięci, Pectus. Bodajże. Też to gramy, gdzieś tam dalej w repertuarze jest upchane. Dobra, no to podmieniamy sobie to na Pop Drum Kit i teraz co muszę zrobić? No nie mogę tego zapisać jako standardowy zestaw perkusyjny 80s Power Rock, który mam zapisany tutaj, no bo fabrycznej zawartości nie da się podmienić. I tym się różni KORG od Yamahy. W KORGu możesz usunąć sobie fabryczną zawartość i potem płakać na klawiszowiec net, że pousuwałeś i nic nie mam w instrumencie. Tutaj tego zrobić się nie da. Nie da się zapisać standardowych tych stylów, nadpisać. Ale mogę zapisać sobie ten styl jako własny styl. File, save, on mi od razu przechodzi na zakładkę user, moje genosowe, a proszę bardzo. I to był bal wszystkich. I zaraz sobie mam ochotę dograć jeszcze to zakończenie perkusyjne. I zrobię to, naprawdę zrobię to. Jak będę mógł edytować tylko brzmienie zestawów. Zaraz zobaczymy. Okej, okay, teraz tak, tak było. Tak jest. A, nie zapisał mi się zestaw. Dobra, nie zapisał mi się zestaw. Wiem dlaczego. Trzeba to zapisać przez style kreatora, a nie przez file save. Bo jak zapiszę przez file save, to na fabrycznych stylach nie działa podmianka stylów. Ale to nie problem. Wejdziemy sobie jeszcze raz w naszego 80s Power Rocka. Wejdziemy tym razem w mixer. Zmieniamy sobie tutaj na Pop Drum Kit. Wejdziemy w style kreator. Save, moje genosowe, bal wszystkich świętych. Podamy nazwę. No i mamy to. Teraz wystarczy, że podmienimy sobie brzmienie tego stylu tutaj. Tu jest z włączoną perkusją od razu na 80s Power Rock. I zapiszemy sobie to pod registracją. Oczywiście bez wokalizera.
No jedziemy. Czekaj, czekaj, Mareczku, Genos ma doskonale losowość werbla, ma doskonale losowość werbla. Co więcej, możesz sobie zaprojektować styl, i to robię w swoich stylach, że podczas edycji stylu zmieniasz głośność tego werbla, czyli velocity, i podmienia się sample na inny. Więc masz raz brzmienie w otwarty werbel, raz masz w zamknięty werbel, znaczy to można powiedzieć o talerzach. Natomiast no, raz uderzy w inne miejsce werbla, raz uderzy w inne miejsce werbla. Jest to jak najbardziej, Marku, do zrobienia. Żadnego problemu takiego nie ma. Tak, Marcin pisze, że największy problem z Genosem to jest brak fizycznych przycisków. I ja to właśnie mam. Ja się nauczyłem właśnie tym kciukiem tutaj celować, bo kciuk jest większy, wiesz? I jest dużo większa szansa, niż trafisz bardziej niż drugim palcem. I nauczyłem się po prostu kciukiem z góry tak. Kładę sobie tutaj dłoń i cyk. I tyle. No czasem się zdarza, nie trafi się. Ja nie wiem, czemu oni nie rozszerzą tego panelu zielonych przycisków, no dwa razy do góry, no ale cóż wam mogę powiedzieć, no jest jak jest, no. Dobra. To mamy, ogarniamy. Tak, Mareczku, można to zrobić jak najbardziej bez problemu, przecież nawet ci pokażę, spójrz sobie. Odpalisz sobie... Palisz sobie zestaw perkusyjny, tak? Jak odpalisz sobie taki zestawik perkusyjny. Zobacz. Jest delikatny werbel? Mocny? Delikatny? I grasz. Na to. Tak samo talerze. Masz klapsy. No, taki temacik, dobra, więc puść bębny z podkładem. Marku, puszczę ci z podkładem, tylko musiałem je sobie przeedytować. Zaraz ci pokażę, w czym jest rzecz. Jeśli odpalimy sobie style kreatora i włączymy rec channel, tu masz step edit, tu masz głośność werbla. I on jest na 120. Mój werbel jest na 120, odpalę sobie go tutaj. Ja go edytuję specjalnie dla ciebie. Masz werbel, edytowany na szybko. Jeszcze mikrofon ściąga. Raz otwarty, raz mocny. I to możesz sobie doskonale możesz sobie edytować. Możesz go ściszać i tak dalej. Naprawdę robić z tym cuda. No fabrycznie te style nie są tak projektowane, niektóre, przynajmniej niektóre, bo niektóre są, że brzmienie tych werblów i głośność jest na różnym poziomie. No to jest niestety błąd i tutaj masz 100% rację, zgodzę się, że można sobie go edytować i porobić, żeby to było bardziej naturalne.
No w Genosie ta losowość jest w Ketronie, czy też w Korgu może ta losowość jest fabrycznie zaimplementowana w bębnach, znaczy w stylach. Jest to może lepsze rozwiązanie, na pewno jest to lepsze rozwiązanie, tutaj poszli trochę na łatwiznę. Natomiast jak poświęcisz kilka chwili, tę losowość tego werbla sobie wklepiesz, to nie ma kłopotu, żeby to brzmiało tak jak u ciebie, nie? Dobra, a tymczasem, nie, Nikolas, to nie było o ściszeniu werbla, to było o edytowaniu, o losowości werbla. Nie, że ten werbel za każdym razem będzie tak samo cicho, tylko Markowi chodziło o to, że raz walnie ten perkusista cicho, raz walnie ten perkusista mocno. Jak najbardziej jesteś w stanie sobie to zrobić poprzez step edit, czyli każde brzmienie perkusji możesz sobie edytować mocno, mocne uderzenie perkusisty, delikatne uderzenie perkusisty. I to możesz sobie zrobić. Jak najbardziej. W niektórych stylach jest to, Mareczku, zaimplementowane, w niektórych jest to nawet tak zrobione, że Revo samo gdzieś podbiera te zestawy, te brzmienia perkusyjne podmienia. Natomiast jeśli chodzi o werbel, to tu masz rację, zgadzam się. Korg może mieć tą Velocity bardziej dopracowaną fabrycznie w stylach, natomiast jak robisz swoje style, to jesteś w stanie wszystko przerobić. Okej, okay. A tymczasem. I jeszcze mnie się tutaj nie podoba. Zobaczymy, czy się da. A tak? No, moglibyśmy sobie dorobić takie zakończenie, na przykład. Zaraz zobaczymy, czy się da edytować. Jak najbardziej się da. No i proszę bardzo, proste zakończenie jeszcze dodatkowe perkusyjne mogliśmy sobie zrobić. I ja to przeskoczę jeszcze na sam koniec. No i proszę bardzo. Dorobiłem sobie zakończenie perkusyjne. I jedziemy. Nawet bym chyba je zrobił później. Byłoby jeszcze lepiej. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Dobra. Lecimy, bal wszystkich świętych mamy ze sobą, bałkanicę. No, ten styl mam edytowany, nie trzeba go, myślę, ruszać.
Właśnie tak, jak można być Ketronowcem, grać na korgu? Dobra, skończcie te wojny dziwne, walić to. Można być Ketronowcem, można być chłopcem jednocześnie, można być dziewczynką, no po prostu. Dobra, lecimy z tematem. Bałkanica zostaje, nic to nie ma do poprawy. Jest fajnie, w porządeczku brzmi. Zapisałem sobie talk. Moc, spójrzcie. Dobra, bananowa Agnieszka, chyba też przerobiony. Ten akordeon, bo ten saksofon to jest coś, co ja zawsze wyłączam, zawsze usuwam, bo nigdy nie gram tych fabrycznych zakończeń. Więc ja może sobie go od razu wytnę. Pokażę wam, w jaki sposób się usuwa ścieżki. Wchodzimy w Style Creator, wybieramy sobie wariacje, w których chcemy to edytować. Delayed na naszym saksofonie mamy tutaj. Delayed, nie podoba mi się. Wolę zagrać to sam. Dziękuję pięknie. I tyle by było z oryginalnych saksofonów w zakończeniu. To zostawiamy. Barcelona. No, tu zakończenie było w porządeczku. Jest okej. Okay. Barcelonie, San Andre. Coś mi mówi, życie zmienię, tylko słońce, wino, śpiew. W sercu pusto, nie ma nic, to co było, miało być. Tylko przyjaźń, która trwa w Barcelonie, bliżej gwiazd. Szczęście jest tak bardzo blisko. Nie, tu nie ma co zmieniać, jest tak prosta piosenka. Jurek, Biały Krzyż grasz na firmowym stylu? Stary, powiem ci. Mam styl do tego swój. Znaczy nie, to był jakiś, czekaj, to był jakiś wbudowany.
ale ta perkusja mi się podoba. Ta wiolonczela chwyta za serce. Andrzejku, powiem ci, że nie wiem, jaki to jest styl, bo to jest styl, który ja edytowałem i zapisałem pod swoją nazwą. Piano ballad, nie wiem, bardziej mi się wydaje, że to jest styl z jakiejś kategorii animation, tam są te style takie, movie and show, tam gdzieś ty bym tego szukał bardziej. Na pewno, to jest gdzieś jakiś styl stąd. Nie wiem, teraz nie potrafię tego odszukać. Ale to był któryś stąd raczej. W każdym bądź razie być może miks jakiegoś takiego jednego, drugiego z tematem. Dobra, został ostatni numer na dzisiaj i będziemy kończyć. Baśka, Acoustic Rock. Tu nie ma zakończenia, nie trzeba za bardzo takiego jakiegoś rewelacyjnego z bum 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 bum, bo to nie ten styl. Kurczę, zawiesza mi się ekran w transmisji. Nie wiem, czy wy widzicie aktualny ekran, aktualną kamerę. Nie wiem, zawiesza mi się ten obraz na transmisji, przynajmniej na moim telefonie, no ale coś ten Samsung Galaxy S10 ma jakiś problem z Facebookiem, bo wysyłam transmisję i też jakoś to dziwnie się wysyła. Dobra, zobaczymy sobie jeszcze jak ustawienie tutaj tekstu. I wokalizera, bo to jest bardzo ważne. Widzę, talk się zapisał niepotrzebnie. Okej. Okay. Pedałki ustawione. Wokalizer ustawiony.
Dobrze, 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 dobrze. Słuchajcie, ja będę kończył z tematem. Powiedzcie mi, czy macie jakieś pytania na sam koniec do tego, co dzisiaj było pokazane. Przerobiłem repertuar mniej więcej od A do B. No, no wszakże zrobiliśmy tego sporo przez 2 godziny. Trzy strony wszakże, 23 ustawienia dokładnie przelecieliśmy, sprawdziliśmy ustawienia względem aktualizacji 2.0, sprawdziliśmy ustawienia stylów, podmieniliśmy sobie perkusję w Balu Wszystkich Świętych, edytowaliśmy sobie tam dodatkowo nagrywkę, zrobiłem zakończenia na tomach i na stopie, podmieniliśmy sobie dzisiaj też pojedyncze brzmienia w zestawach perkusyjnych. Tomek pyta, czy będzie zapis z live. Tomku, wiesz co, obiecuję, dobra, zrobię wam, to będzie zapis z tego live'a. Ja go wrzucę na YouTube'a. Natomiast pamiętajcie, że podczas oglądania na Facebooku wygląda i brzmi to rewelacyjnie. Jak to Facebook przemuli przez serwer i ja to pobiorę, to będzie to brzmiało jak kupa sprasowanego genosowego mięsa. Tak to po prostu nazywam, bo to, co Facebook robi z obrazem i z dźwiękiem po zapisaniu, jest to po prostu straszne. Słuchajcie, powiem wam tak, bardzo spodobała mi się oglądalność dzisiaj tej transmisji, więc dziękuję wam serdecznie wszystkim, którzy byli, za udostępnienia. Dziękuję wam z całego serca, sobie chciałem rozprostować nóżki, bo już 2 godzinki siedzę. Dziękuję wam za udostępnienia, dziękuję wam za obecność, było bardzo, bardzo miło dzisiaj z wami pograć. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. I teraz ogromna prośba do was. Jeśli wam pomogłem, dowiedzieliście się czegoś ciekawego, podpatrzyliście, jak się robi pewne tematy, posłuchaliście, jak Oasis to gra, bądźcie ze mną, bądźcie z Akademią Keyboardu, subskrybujcie kanał na YouTubie, lajkujcie mnie na Facebooku, obserwujcie mój prywatny profil. Może spodoba wam się oferta sklepu Akademii Keyboardu, który prowadzę. Właśnie takie fajne koszulki z nadrukami można kupić, pokrowce na instrumenty przeciwkurzowe. Ubeczki, można zrobić sobie prezent na święta. Wiem, że już kilka pań się odezwało, twoim chłopakom pokrowce zamawia, więc bardzo miło z tego powodu. Co najważniejsze, bądźcie ze mną na YouTubie, bo tam pojawią się właśnie zapisy z tego live'a. Natomiast obiecuję wam, że będziemy ten repertuar robić już zawsze razem. Znaczy, może no nie zawsze, ale ten repertuar, który mam tutaj, przerobię z wami razem. Więc spodziewajcie się niedługo, być może... Nie wiem, nie powiem kiedy, spodziewajcie się. To jest wasza, to jest wasza kwestia. Lajkujcie fanpage, klikajcie tam obok guzika, lubię, to jest przycisk obserwuj. Kliknijcie sobie wyświetlaj najpierw tą opcję i będziecie dostawać wszystkie, praktycznie wszystkie powiadomienia, które dla was przygotowałem, więc subskrybujcie kanał na YouTubie, lajkujcie Akademię Keyboardu na Facebooku, a my już niebawem, już niedługo będziemy przerabiać ten repertuar dalej. Na ten temat, na tą chwilę dziękuję wam serdecznie, pytań widzę nie ma, poza tym, że będzie zapis z live'a, tak Tomku, będzie. Mam do ogarnięcia 2 transmisje oasisowe z zespołu Oasis, mam do ogarnięcia teraz tą transmisję szkoleniową. Mam nadzieję, że wam się podobała taka metoda przekazu informacji, że to szumienie na początku mi wybaczycie, już się nie powtórzy. No i cóż, dzięki wam serdeczne, byliście dzisiaj rewelacyjni, 60 osób w szczycie na fanpage, który ma 800 lajków, to jest ponad prawie że 20%. Tak, dobrze mówię? Nie, przepraszam, prawie że 10%, więc jest rewelacyjnie, bo z reguły jest to 3-5% oglądających względem tych, co lubią. Ja się z wami żegnam, całuję was gorąco, życzę wszystkiego, wszystkiego muzycznego i dobrej, spokojnej nocy. A ty Nikolas, idź montuj film, przyda się. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, Stróżycki Jerzy, Akademia Keyboardu, Keyboardway. Dobrej nocy.